prowadzi zmiana miejsca. Jest piękny, duży Japoniec. O. Tamten jedzie. Czy to ten? Siedzi, o! Witam na kanale wędkarstwo.pl, z tej strony Cezary. Dzisiaj taka oto żwirownia. Będę łowił tam pod trzcinkami na spławiki, na bolonki. Moim celem są dzisiaj Japońce. Duże, piękne, grube. Ile mi się uda ich dzisiaj złowić? Zobaczcie sami. A ja zapraszam Was do subskrypcji, a linki w opisie i do oglądania innych materiałów. O proszę, o proszę, o proszę. Coś będzie fajniejszego. Ciekawe, czy wyjdzie z tych trzcinowisk. To jest pierwsza rybka. O, ale ciska prosto w trzcinę. Ale jest tutaj, już wyszła mi z trzcin. Pędzi, pędzi, pędzi ryba. Prosto na spławiczek. O, co to będzie? A, to będzie karpik. To będzie karpik. To będzie karpik. Ta ryba nas nie interesuje dzisiaj. No, ale jest niestety. Mimo to, że ta ryba nas nie interesuje, to wzięła. Na bolące troszeczkę trudniej ją będzie wyholować, ale damy radę. Jest w podbieraczku. O, na białego robaka karpik się zameldował. O, będę musiał chyba sobie tutaj zrobić odpowiednie miejsce, żeby je odhaczać. Odhaczony. Taki zarybieniowy karpik. Zmykaj. Rośnij. I mamy chyba pierwszą rybkę, która nas interesuje. Tylko ona mocno idzie w bok, ale uda się. Uda się, na pewno się uda. O, jaką dzidę dał. Tu jest piękny, piękny Japoniec. To są ryby, które mnie dzisiaj najbardziej interesują. Japońce. Piękny, duży Japoniec. O. Jest w podbieraku. Piękna ryba. Piękna ryba. Patrzcie, jaki duży Japoniec. Po te ryby właśnie dzisiaj przyjechałem. By wędki może nie połamać. Okej. Okay.
Zobaczymy, ile dzisiaj ich uda mi się złowić. Pierwszy już jest. Niestety będę potrzebował wyhaczacza. Da sobie znaleźć mego cudownego wyhaczacza. Jest. Żeby tutaj nic nie połamać przede wszystkim. O. Ale piękny japoniec. Ale piękny japoniec. Także dzisiaj na razie sadzyk, a później zobaczymy, ile ich uda mi się złowić. Patrzcie, jaki wielki. Spadaj tutaj. O, postawimy go gdzieś tutaj, żeby mi bardzo nie przeszkadzał. O, tutaj by się przydało zrobić z tymi poległymi trzcinami porządek. O, może będzie długo dobrze. Coś tam prowadzi, zmiana miejsca. Jest. Szybko zmiana miejsca i jest od razu ryba. Będzie pewnie japończyk. Na niego mam nadzieję oczywiście. Jest japończyk. Może jakiś tam nie za duży, ale to, co chciałem złowić. Ten malutki japoniec, ale fajnie. Taka japonka. Kolejne branie. Jest. Kolejny japoniec, ten już jest nieduży. Chyba, że to coś innego. O, to będzie płoć. Patrzcie, jaka fajna płotka. No, no, no. Miał być japoniec, zameldowała się. Bardzo ładna płotka. Bardzo ładna płotka. Zobaczymy później. Jo. Siedzi. A to będzie nieduże coś. Puteczka? Puteczek. Leszczyk. Nie brudź mnie. Nie po to my tu przyjechali. Jest rybka. O, będzie jakaś chyba. Mam nadzieję, że nie kolec. Nie. Bo prowadzi. Jest japończyk. Ale ładny japończyk. Bez podbieraka tego. O, jaki fajny. Spokój się. Spokój się. Śliski. Miałeś, panie Zbyszek, branko? Ja już nie złapałem dwie płotki
D4 branka miałem. Ale stwierdziłem, że coś jest nie tak i Zary jeszcze podjudził, że bierze. Ty Zary zawsze podjudza. Nie wiem, co ty tam ma założył. Nie mam pojęcia. Aż tak spłynęło z daleka? Ale się wiesz, jak spłynęło? Widziałem, akurat między tymi tak. Patrzyłem. Tak, akurat między tymi. Co to mogło być? Karpik, a co to innego może być? No i jest w końcu czep. Był. Nie taki drażniący. No nie taki drażniący. Nie uciekniesz. Później cię wypuszczę. O, od razu pojechał? Tamten jedzie. Czy to ten? Siedzi, o, nie wierzę, że za grzbiet. Wyglądało przez chwilę. Może nie. Tak, ale to nieduży Japończyk. O, tak właśnie się zrobiła żyłka. Grzbiet złapał, prawie jak na żywca. O, uspokój się. Fajne te japonki. O. A więc na dzisiaj wystarczy, bo tutaj idzie chmura. Grubych japońców kilka się trafiło. Nie są jakieś tam wielkie, ale jeden jest fajny. Ten, co właśnie najbardziej chlapie. Taki nie da duży. Drugi
trzeci. Fajna płotka. To jeszcze będą dwa Japońce, trzy Japońce jeszcze. O. Tutaj taki już ciutkę większy. Fajny potelniak. No ale ten to już piękny jest. Gdzieś koło 70 deko powinien mieć. Bardzo skoczny. Zmykaj. O. No i koniec dzisiejszego wędkowania. Także kilka Japońców wpadło. Liczyłem na troszeczkę więcej i trochę większe. Przynajmniej takie jak ten jeden, który się trafił. No ale cóż. I tak było. Fajnie. Myślę, że jeszcze ze spławikiem, z tymi Japońcami będę chciał się pobawić i połowić je w troszeczkę większych ilościach. Ale jak już to już uczynię, to na pewno to zobaczycie. Także zapraszam do subskrypcji, na linki w opisie, tam macie kod promocyjny do sklepu wędkarskiego. No i tyle. Trzymajcie się. Miłego.